Jak tam budowa przedłużenia ulicy Człuchowskiej z Odlazurowej do Szeligowskiej teraz na koniec października 2024, bo tutaj w Chrzanowie zapadła się jezdnia, ale w związku z budową metra, o tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Czemsąż, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji tutaj, jeżeli chodzi o przedłużenie ulicy Człuchowskiej do stacji metra właśnie Chrzanów, która tutaj powstaje i będzie realizowana do 2026 roku. Natomiast sama ulica Nowoczłuchowska będzie ona do użytku trochę wcześniej, bo mniej więcej za rok, jesienią 2025 roku. Tymczasem sama jezdnia będzie połączona celowo dwoma jezdniami z ulicą Szeligowską i z ulicą Rajskiego i nie będzie wjazdu tutaj w prawo w ulicę Szeligowską. Natomiast na razie będzie tutaj skrzyżowanie takie, jakie ma miejsce aktualnie, natomiast nie zmienia faktu, że w tym miejscu ulica Człuchowska jest już rozszerzona właśnie do dwóch jezdni. Dwóch jezdni po dwa pasy w każdym z kierunków z dwoma specjalnymi skrzyżowaniami z sygnalizacją świetną, z drogami rowerowymi po jednej, po drugiej stronie samej ulicy, ze skrzyżowaniem właśnie z ulicą Żeńców, gdzie będą i lewoskręty, i prawoskręty, więc to skrzyżowanie będzie w pełni zrealizowane. No i na całej inwestycji powstaje jeden nowy przystanek autobusowy. Tutaj od ulicy Lazurowej, aby po prostu autobusy mogły linii 743 i 249 w przyszłości po prostu dojechać do samego Chrzanowa i po prostu zjechać ze skrzyżowania z ulicy Lazurowej. Tak mniej więcej wygląda przynajmniej w teorii cała ta inwestycja, jeżeli chodzi o to, jak ona się prezentuje. I jeszcze sobie zobaczymy ją z góry z lotu drona, żebyście zobaczyli, czy z lotu ptaka, jak to mniej więcej się prezentuje, jeżeli chodzi o cały przebieg. Mamy też oczywiście pasy zieleni, jeżeli chodzi o to, jak to się prezentuje na całej długości. Mamy też pas dzielący po środku, nie ma tutaj zupełności miejsca, jeżeli chodzi o budowanie w przyszłości jakiejkolwiek linii tramwajowej, a sama ulica kończy się na chodnikach, które są po stronie zewnętrznej drogi i to jest już koniec. Tam nie ma żadnego pasu jeszcze zieleni, tam od razu będą budowane budynki, jak widzicie po lewej stronie i po prawej stronie również jest realizowana praca i tam aktualnie jest właśnie wzmocniony grunt, jeżeli chodzi o samą drogę, w związku z tym, że tam również powstają kolejne budynki. W skrócie budynki tutaj i nowe bloki będą dochodzić bezpośrednio do nowego chodnika, bez zostawienia jakiegokolwiek w tym miejscu miejsca, jeżeli chodzi o pas drogi. Także tutaj, jeżeli chodzi o rozbudowę jezdni, w tym miejscu nie będzie w zupełności w ogóle nic. Sama inwestycja, co warto powiedzieć, nie jest realizowana przez miasto stołeczne Warszawa, tylko jest realizowana przez deweloperów, którzy po prostu budują osiedla w okolicy i w ten sposób ta droga przy okazji tutaj powstaje. No i dlatego też chyba będzie tak długo budowana, bo patrząc na aktualne zaawansowanie inwestycji, mogłem stwierdzić, że właściwie droga będzie gotowa w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, tak góra na wakacje 2025, no ale skoro inwestycja ma się dopiero zakończyć na jesieni, no to sobie jeszcze po prostu chwilę poczekamy. Tymczasem tutaj aktualnie jezdnia trochę została podmyta przez budowę metra. No wy, kiedy to oglądacie, to już pewnie to się wydarzyło, skończyło albo nie. Tutaj jeżeli chodzi o utrudnienia w tym ruchu na samej ulicy przy stacji metra Chrzanów, miała być ta ulica zamknięta do środy 30 października. Tam metro podmyło po prostu przez przebicie część jezdni, woda zaczęła wypływać na powierzchnię i po prostu wszystko to musiało ciężkim sprzętem być wzmocnione, zagęszczone i wtedy tutaj na spokojnie już autobusy również wrócą na tą trasę i ruch samochodowy będzie wzmocniony. Natomiast ciekawostka jest taka, że podczas nagrywania tej inwestycji i metra Chrzanów, kiedy tutaj byłem, to po prostu była taka cisza tutaj, co się normalnie się czułem, jakbym wyszedł ze stacji metra za ciszę. Wychodzę i cicho, przez to, że główna droga, właściwie jakikolwiek ruch samochodowy na tamtej ulicy był całkowicie zamknięty, to faktycznie zrobiło się całkiem cicho i przyjemnie. To przyznam, że było naprawdę przyjemnie. I gdyby tak docelowo tutaj było, że faktycznie ruch samochodowy byłby minimalny i wszyscy by korzystali z metra, byłoby wspaniale, ale w wspaniałym kraju i w wspaniałym świecie oczywiście nie żyjemy. Tymczasem już patrząc bezpośrednio na samą ulicę, którą widzimy na poprzednich, na tych ujęciach, tu mamy skrzyżowanie, które będzie w pełni osygnalizowane, jeżeli chodzi o wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Na przejazdach rowerowych widzimy już faktycznie w większości miejsc pierwszą warstwę asfaltu. Tu mamy drogę łączącą się ulicę Żeńców, która jest wybudowana przez jeszcze innego w ramach osobnej inwestycji prywatnego dewelopera, który buduje po prostu drogę, żeby mieć dokąd przyłączyć swoje budynki. Jak widzicie, tutaj obok szkoły mamy faktycznie
nową drogę z miejscami parkingowymi również dla osób z niepełnosprawnościami, z przejściami dla pieszych, z lewoskrętem właśnie w nową ulicę, ale ta jezdnia jest tutaj po prostu jeszcze zamknięta, bo jest donikąd. No i też mamy słupki, żeby faktycznie nie parkować w miejscach niewyznaczonych. Natomiast tutaj jeszcze raz patrząc, to mogę wam powiedzieć, że pod tym piachem, z tego co pamiętam, jest już pierwsza warstwa asfaltu w większości miejsc, więc to też warto zaznaczyć, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji, no ale po prostu też kolejne warstwy asfaltu nie są tutaj realizowane, no bo cały czas jeździ ciężki sprzęt, jeżeli chodzi o wykonywanie wszystkich osiedli w okolicy, więc szkoda to po prostu w tym miejscu montować, jak i tak zaraz wszystko byłoby zniszczone. Tutaj z kolei, jeżeli chodzi o samo to skrzyżowanie z ulicą Lazurową, tutaj drogi rowerowe zostały rozszerzone do nowego standardu, jeżeli chodzi o przejazdy rowerowe, po prostu też drogi rowerowe. Kiedyś drogi rowerowe wzdłuż całej tej alei Czerwca wzdłuż Alei Czerwca i oczywiście wzdłuż ulicy Lazurowej były węższe. Teraz nowe standardy są, żeby są te drogi rowerowe większe, więc dlatego też tutaj one się rozszerzają przed samymi przejazdami rowerowymi i to też jest dobra informacja, że faktycznie ta inwestycja ingeruje w to, co już tutaj jest. Minus jest taki, że aktualnie obejścia i przejścia na okrągło są całkiem pokaźne, więc jak widzicie tutaj nawet na tym ujęciu, jeśli mają gdzieś i faktycznie przechodzą na skróty, nie, że im to jakoś miało strasznie za złe, bo faktycznie chodzenie tutaj na okrągło jest całkiem frustrujące, a przejścia faktycznie są całkiem na bogato. Tymczasem tutaj jest nowy przystanek autobusowy. On będzie mieć oczywiście wiatę. Widzimy też pasy zieleni, które będą dzielić tę część od części rowerowej. Mamy tutaj zatoczkę w pełni wybudowaną. No i też mamy już nowe latarnie, które oczywiście z tego co kojarzę jeszcze nie świecą w nocy, ale na całej, prawie całej długości już tejże ulicy mniej więcej je widzimy. Tymczasem w tym miejscu mamy właśnie wjazd w drugą stronę w ulicy Żeńców. Jak widzicie, lewoskręty tutaj też zostały wyznaczone specjalne. No i to całe skrzyżowanie ma już wszystkie słupy, jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną, mniej więcej zamontowane, jeżeli chodzi o te krótkie słupy, jeżeli chodzi o wysięgniki dla sygnalizacji świetnej dla lewoskrętów i dla samochodów, jeszcze tego nie ma. Tymczasem w tym miejscu pojawiają się drzewa. Tak, drzewa oczywiście na tej ulicy również się pojawiają. Jak widzicie, pierwsze drzewa zostały tutaj zasadzone, bo ja wiem, że to jest, już teraz wiem, że to jest idealny moment, jeżeli chodzi o sadzenie. To jest właśnie ta pora roku, czyli jesień. Jest jeden z idealnych momentów w roku, kiedy można faktycznie sadzić drzewa. No i pierwsze drzewa dzięki temu zaczęły się już pojawiać na właśnie tejże ulicy. Tymczasem tu jest kolejny przejazd rowerowy, przejście dla pieszych i jeszcze więcej drzew. No i tutaj też się kończą wszystkie latarnie. I też w tym miejscu mniej więcej kończy się aktualnie zakres zaawansowania tej inwestycji. Widzimy tutaj też kolejny fragment, jeżeli chodzi o asfalt w tym miejscu. Natomiast dalej ta inwestycja się właściwie nie ciągnie, bo o ile tutaj jest to całkiem ładnie zrealizowane i mamy ładną dwujezdniową ulicę, tak dalej, jak rozumiem, cały czas przez to, że jest realizowana kanalizacja, jeszcze nie mamy spójnych projektów, to po prostu inwestycja w tym miejscu jeszcze nie jest realizowana, bo tutaj te dwie jezdnie będą się zwężać do jednej jezdni łączącej się z aktualnym układem drogowym w tym miejscu. Co ważne, w trakcie budowy, pomijając to, że teraz metro zamknęło ulicę, cały czas przejezdność, jeżeli chodzi o wyjazd od ulicy Lazurowej do granicy miasta, miał być utrzymany. W związku z tym, że jak widzicie, no, jezdnia tutaj została całkowicie zamknięta, jeżeli chodzi o ulicę Szeligowską przez pracę, no to jest to nieutrzymane. Natomiast jeżeli chodzi o budowę ulicy Nowoczuchowskiej, ma być cały czas zachowana przejezdność z ulicy Szeligowskiej w ulicę Szeligowską, bądź z ulicy Szeligowskiej w ulicę Człuchowską. W skrócie, z wiaduktu od granicy miasta do ulicy Lazurowej musi być utrzymany cały czas przejezdność, jeżeli chodzi o tą inwestycję. No bo po prostu się niesamowite korki w okolicy robią i też po prostu przejezdność autobusowa w tym miejscu jest niezbędna, żeby obsłużyć te osiedla chociaż w troszeczkę. Tymczasem to było na ten materiał. Jeżeli taki film z inwestycji właśnie w tym miejscu wam się podobało, to zostawcie go w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny smoczek. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się za 2 miesiące, a filmy z metra ostatnio mogliście zobaczyć na kanale Avizonosz. Cześć!